Chwała Bogu. Chwała Bogu. Dzieje apostolskie. Drugi rozdział, 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I drugie miejsce z listu Pawła do Efezjan, 6 rozdział, od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Myślę, bracia i siostry, że gdybyśmy wyszli dzisiaj wieczorem na ulicy, nagle zobaczyli ludzi, którzy w czasie pokoju, jaki mamy dzięki Bogu, byliby poubierani w tarcze, w jakąś broń automatyczną, gdyby mieli na głowach hełmy, kaski i tak dalej, no byłaby to niezrozumiała sytuacja. Aczkolwiek wspominam, kiedy niedawno byłem na Podlasiu, bliżej tej strefy przygranicznej, gdzie tam były takie, czy są może jeszcze napięte sytuacje, jak wiemy. I tam można było już często spotkać w tych miasteczkach, w tych wsiach i pojazdy opancerzone, i helikoptery gdzieś latały, i wojsko się pojawiało z bronią. Dlatego, że gdy jest jakieś zagrożenie, tam ludzie się zbroją, jak to się mówi, wolą kuchać nawet na zimne. I tak jak byłoby rzeczą niezrozumiałą dzisiaj dla nas zobaczyć kogoś na ulicy w takim pełnym umundurowaniu, razem ze zbroją, z jakimiś karabinami, tak rzeczą niezrozumiałą powinno być, kiedy w czasach wojny spotkać ludzi zupełnie nieprzygotowanych, rozebranych, nieprzepasanych, bez żadnej broni, czy to do ataku, czy do obrony. A Słowo Boże mówi o nas, o chrześcijanach, że my toczymy cały czas bój. Czy ty jesteś bratem, czy siostrą, czy młodym, czy starszym, jeżeli wstąpiłeś na drogę, aby pójść za Bogiem, aby być w Jego Królestwie, od razu stałeś się przeciwnikiem diabła. Od razu te wszystkie władze, te zwierzchności, te duchy świata ciemności, one stały się twoimi wrogami, bo ty przyszedłeś ze świata, z Królestwa Ciemności, do Królestwa Pana Jezusa Chrystusa, do Królestwa Światłości. I byłoby rzeczą niezrozumiałą i rzeczą bardzo nierozsądną, kochani, gdybyśmy krążyli w tym świecie bez żadnej zbroi, bez żadnego umundurowania. Apostoł Paweł mówi, że bracia, wy macie być przywdziani, siostry, wy macie być gotowe. Dlatego, że nie wiemy, kiedy przyjdzie ten zły dzień. I oczywiście tak w wielu państwach, gdzie gdzieś na granicach, czy nie tylko, są takie napięte sytuacje pomiędzy sąsiadami, czy może bardziej odległymi państwami. I tam ludzie nieraz latami chodzą umundurowani, zbroją się, czasami nic nawet nie wyniknie. A czasami to jest przygotowywanie się gdzieś na jeden atak, który może czasami trwać tylko kilka godzin. I on będzie kluczowy, czy dane państwo, czy dane miasto, czy dana organizacja się ostoi, czy polegnie. I tak samo my, kochani, my nie wiemy, kiedy przyjdzie ten zły dzień. Apostoł Paweł mówi do Efezjan, weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór. Prawda, dobrze by było, gdyby diabeł może raz w życiu uderzył nas, czy to jakąś pożądliwością, czy to jakąś myślą na brata i siostrę, uderzył, nie udało się i odszedł. Ale kochani, tak jak przeczytaliśmy o tych uczniach Pana Jezusa, apostołach z pierwszego kościoła, jest napisane, że oni trwali. Żeby w czymś trwać i wytrwać, to trzeba automatycznie razem z tym stawiać czemuś opór. Jest napisane o nas, o poganach, że zostaliśmy wszczepieni do tego drzewa świętego. I to chociaż nie my dźwigamy, ale to korzeń dźwiga nas. Ale żeby trwać w tym drzewie, chociaż korzeń nas trzyma, to jest napisane, ty trwasz dzięki wierze. I chociaż przychodzą wiatry, chociaż przychodzą deszcze, chociaż są może nieraz mrozy i burze, ale jeśli człowiek ma wiarę, Pan Bóg nie dopuści ponad więcej, ponad siły nasze i dzięki wierze my trwamy w tym świętym drzewie. I żeby trwać w czymś, trzeba stawiać opór. Kochani, kiedy przychodzą te momenty pokus,
Kiedy diabeł podnosi przeciwko nam swoje wojsko i mówi, może teraz tego zaatakujemy, ten dom zaatakujemy, ten zbór, tego męża czy tą kobietę Bożą. Kochani, i przychodzi ten dzień, kiedy człowiek jest gotowy, kiedy ma zbroję Bożą, to na tym się nie kończy, to jest dopiero początek. To jest początek, diabeł przychodzi ze swoim oblężeniem, zaczyna strzelać, zaczyna atakować, a ty i ja, bracie i siostro, a my mamy stawiać opór. I zaczyna się to nieraz ciężkie oblężenie. I chciałbym, abyśmy przyjrzeli się jednemu mężowi Bożemu, jednemu miastu, które, myślę, bardzo dobrze obrazuje to, w jaki sposób diabeł i dzisiaj napada na nas niewierzących. Druga Księga Królewska, 18 rozdział. Może od 11 wersetu. Druga Księga Królewska, 18 rozdział, od 11 wersetu. Potem uprowadził król asyryjski Izraelitów do Asyrii i osadził ich tam w Kalach i nad Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. Za to, że nie słuchali głosu Pana Boga swego i przekroczyli Jego przymierze, a tego wszystkiego, co nakazał Mojżesz, sługa Pana, nie słuchali i nie czynili. W 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Wtedy król judzki Hiskiasz wysłał do króla asyryjskiego do Lakisz takie oświadczenie. Zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na Hiskiasza, króla judzkiego, karę w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Wyruszył król asyryjski przeciwko ziemi izraelskiej. I Pan Bóg dopuścił to. Izrael nie miał zbroi Bożej. Izrael nie zabiegał o to, aby Pan Bóg był po ich stronie. Oni chodzili własnymi drogami. Pana Boga nie słuchali, nie przestrzegali tych słów, jakie Pan Bóg dał kiedyś dla Izraela przez Mojżesza. I wpadli Asyryjczycy i uprowadzili Izraela do niewoli. Ale Juda się ostała. Ale przyszedł taki czas, że Juda odstępowała od Boga i Pan Bóg dopuścił, czytamy, że wyruszył Sancheru przeciwko wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. I Juda poległa. I na tym całym obszarze Izraela zostało tylko jedno miasto. Została jedna Jerozolima. I oczywiście ten król asyryjski, on obmyśla, jak zdobyć i to jedno miasteczko, które nie chciało się poddać, które jest ciągle niezdobyte. I oto przychodzi król asyryjski, przychodzi wróg i patrzy Hiskiasz, że tak jak może do tego czasu miał spokój, nie miał jakichś większych ataków, spokojnie, dobrze ludziom się żyło w Judzie, w Jerozolimie, naokoło, tak przychodzi wróg i to dobre życie zostaje przerwane. I Hiskiasz patrzy, Izrael zdobyty. I gdzieś i tutaj moje bratnie miasta z Judy zdobyte i pewnie to samo stanie się z nami. Kochani, taki nieraz w naszym życiu możemy popatrzeć. Przychodzi do nas wróg i nas na przykład kusi. Kogoś będzie kusił jakimiś pożądliwościami. Kogoś będzie atakować tym, że będzie tobie dawać myśli na brata czy na siostry i będzie mówił, obraź się. Komuś będzie podejdzie tym sposobem, nieboże, to podejdzie pan Mamona i powie, pogrąć się w biznes. I tak dalej, i tak dalej. Diabeł ma mnóstwo dróg, ma mnóstwo taktyk i będzie szukał słabych punktów, aby uderzyć i zrobić ten wyłom, aby Asyria wpadła i opustoszyła to miasto. I Hiskiasz zobaczył, Izrael zdobyty, Juda zdobyta. I co robi Hiskiasz? Czytamy w 14 wersecie, mówi do tego króla asyryjskiego, który jest tak naprawdę obrazem diabła dla nas. I mówi do króla asyryjskiego, do diabła, zgrzeszyłem. Wiecie, dobrze, jak człowiek ma w życiu pokorę, jak umie podejść do brata, powiedzieć przepraszam, żałuję tego czy tamtego. Jak żona podejdzie do męża, to powie, czy mąż. Na tym polega nasze życie, że przepraszamy siebie nawzajem i trzeba jej wybaczać. Pan Jezus nauczył nas modlitwy, mówimy modlitwy pańskie, Ojcze nasz, i tam są takie słowa, i odpuść nam nasze winy. Nie wiem, jak wy, bracia i siostry, ale ja codziennie modlę się o tą modlitwą i nieraz, jeżeli serce się modlić i rzeczywiście codziennie ja mówię do Pana Boga i odpuść mi moje winy, bo tam zrobiłem coś nie tak, tu mogłem, może nie źle zrobiłem, mogłem lepiej powiedzieć, a tu przemilczeć. I to jest na miejscu, że mówimy i do Pana Boga, i do braci i sióstr, i w swoich rodzinach, żałuję, przepraszam i tak dalej. Ale wiecie, kiedy Hiskiasz powiedział do diabła, zgrzeszyłem, czy inaczej, wybacz mi, przepraszam, to w tym momencie człowiek grzeszy.
Absolutnie nie wolno dla diabła mówić przepraszam. Absolutnie nie wolno przed diabłem chylić głowy i mówić wybacz, zgrzeszyłem, że stawiałem Ci opór, że byłem nieposłuszny, że od razu się nie poddałem Twoim pokuszeniem. Kochani, tak czynić nie wolno. Zobaczył Hiskiasz może, że od razu się nie poddał, że od razu nie wyciągnął białej flagi i Asyria podeszła pod jego mury i mówi zgrzeszyłem. I co dalej się dzieje? Hiskiasz myśli, powie zgrzeszyłem i może król asyryjski odstąpi i ja się ostanę. I co jest, co zrobił dalej Hiskiasz? 15 werset. Oddał więc Hiskiasz całe srebro znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego. W tym to czasie kazał Hiskiasz zdjąć obicia z drzwi przybytku Pana i ze słupów, które król judzki Hiskiasz pokrył złotem i posłał to królowi asyryjskiemu. Był czas, kiedy Hiskiasz obijał złotem świątynię pańską. Był czas, kiedy Hiskiasz dbał o obecność Bożą, kiedy robił porządek w Jerozolimie, kiedy przyprowadził świątynię znowu do tego blasku, do tej świetności. I taką właśnie cenę płaci człowiek, kiedy powie dla diabła przepraszam, zgrzeszyłem, za długo Tobie się opierałem i człowiek godzi się na te potrzeby diabelskie, zaczyna się obrażać, zaczyna nosić jakąś gorycz w swoim sercu, zaczyna iść na pokuszenia, troszeczkę zgrzeszę, już tego oporu nie będę miał, troszeczkę odstąpi ode mnie, podda się, ulegnie dla diabła, myśli, odda to złoto, straci Bożą obecność, no ale walki nie będę miał, będę spokojniej żyć, nie będzie mnie diabeł tyle atakować, pogrążę się może w jakąś rzecz w tym świecie. Kochani, i miał Hiskiasz westchnienie, jak myślimy? Czytamy Słowo Boże, nie miał. Czytamy dalej, 17 werset. Mimo to król asyryjski wysłał z Lachisz przeciwko królowi Hiskiaszowi Tartana i Rabsa, Risa i Rabszakę z potężną armią do Jeruzalemu i ci naciągnęwszy, przybywszy do Jeruzalemu, zatrzymali się przy wodociągu górnego stawu przy drodze na pola pilśniarzy i kazali przywołać króla. Kochani, Hiskiasz myśli, no trudno, oddam dla tego króla asyryjskiego srebro, oddam złoto, może świątynia nie będzie taka dobra, coś troszeczkę gorzej będzie w Jeruzalemie i będę miał spokój. Innych poniszczył diabeł, innych poniszczył ten Senheryb, a ze mną to się jemu nie uda. I czy udało się dla Hiskiasza, czy dobre miał rozumowanie? Nic bardziej mylnego. I świątynia Boża ogołocona, i srebra nie ma, i złota nie ma, a król asyryjski powraca. Jeszcze nikt, kto poszedł na umowę z diabłem, jeszcze nikt, kto powiedział diabłu przepraszam, nie miał od niego nigdy spokoju. To taktyka diabelska. Odpuść troszeczkę, odpuść, żyj tak jak inni, zobacz, innym się nie udało i ty polegniesz. I w ten sposób diabeł podchodzi do naszych murów i szepcze nam takie słowa. Wiecie, niełatwo stawiać opór. O, gdyby to trwało godzinę czy trzy, a król asyryjski wysyła posłanców i krzyczy na te mury. Was Hiskiasz nie wybawi. I mówi do tych ludzi, przecież wypijecie kał, wypijecie mocz. To trwało długie tygodnie, to trwało długie miesiące. Ludzie nie mają co jeść, nie mają co pić i jedyna nadzieja, że Bóg wyratuje. Ale kochani, kiedy zobaczył Hiskiasz, że nie dogadał się z królem asyryjskim, to dobrą rzecz zrobił, że poszedł do świątyni pańskiej, zaczął się modlić. I chociaż ludzie byli głodni, byli spragnieni, ale kiedy on się modlił, kiedy szukał ratunku Boga, to ratunek Boży przyszedł. Chwała Bogu. Bracie i siostro, może do ciebie podchodzi wróg i mówi opuść ręce. Nie warto tobie się starać, nie warto tobie dawać opór tym myślom. Wcześniej czy później wedrze się wróg do twojej świątyni i do twojego miasta. Nie wedrze. Jeśli będziesz stawiać opór, ten zły dzień w końcu się dla ciebie skończy.